Nowa sala ekologiczna ma pomóc uczniom zdobyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, która w przypadku ekologii przyrody jest niezbędna. Dzieci już od najmłodszych lat powinny być edukowane w tym zakresie, a jeśli mogą mieć szansę dotknąć lub zobaczyć z bliska interesujące je rzeczy, tym bardziej jest to dla nich atrakcyjne. A co za tym idzie, lepiej przyswajalne i zrozumiałe. Jest tutaj wiele pomocy naukowych, które bardzo ułatwią nam naukę przyrody. Najpiękniejsza to chyba tutaj jest, najpiękniejsze jest akwarium, fototapeta, no i oczywiście tablica interaktywna, która... No dzięki niej możemy poznawać przyrodę w sposób multimedialny. Ta sala jest nowoczesna, więc dobrze się w niej czujemy. Lekcje mijają szybko i dobrze się tu czujemy i nawet po prostu w lekcji nam pomagają. Więcej się tu uczymy na pewno. W sali aż się po prostu miło uczy. Miło, a zawsze można się czegoś więcej dowiedzieć. Zawsze można poznać nowe rzeczy. Można się więcej dowiedzieć, więcej nauczyć. I naprawdę tu jest bardzo ładny wystrój. Jeszcze jak masz takich moich nauczycieli. Czyli nauczyciele też pomocni są dla Was? No, pomagają nam na pewno. Kocham zwierzęta i rośliny. Jak tak możesz? Czy bolało Cię kiedyś kolano? Czy myślisz, że drzewo nie cierpi? Pomyśl o tym i nie zostawiaj po sobie takich pamiątek. Przecież drzewa nie tylko cieszą oczy, ale dostarczają tlenu, który jest nam potrzebny do życia. Zapamiętaj, że jedno drzewo produkuje tyle tlenu, ile ty i twoich przyjaciół potrzebuje do życia. W dzisiejszych czasach możemy zauważyć, że w wielu sytuacjach człowiek postępuje niewłaściwie, niszczy przyrodę i jeżeli my od podstaw będziemy edukować uczniów, to mamy nadzieję, że potem już jako dorośli ludzie nie będą szkodzili przyrodzie. Zakupione pomoce na pewno jeszcze uatrakcyjniają poznawanie przyrody. I dzieci bardzo się cieszą, że mogą korzystać z takiego nowoczesnego mikroskopu świetlnego i wielu, wielu innych pomocy, które bez pomocy Wojewódzkiego Funduszu raczej nie byłyby możliwe do zakupu przed szkołą. Jak mogliśmy usłyszeć, szkołę bardzo mocno wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz ma przygotowane programy na dofinansowanie różnych przedsięwzięć z zakresu ekologii. Są to pracownie dydaktyczne, ogródki dydaktyczne, edukacja powszechna. Natomiast ze strony podmiotów, które są uprawnione do składania takich wniosków, a więc samorządów, szkół, organizacji pozarządowych, no muszą po prostu złożyć odpowiedni wniosek. Ten wniosek przechodzi kwalifikację funduszu. Jest robiony ranking. Najlepsze otrzymują pieniądze, bo są określone, wydzielone pule. Tutaj szkoła numer 10 zajęła czołowe miejsce w tym rankingu. Całkowity koszt sali ekologicznej to blisko 43 tysiące złotych. Wsparcie blisko 38 tysięcy złotych ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi niewątpliwie pomogło w realizacji tego bardzo potrzebnego projektu. Najważniejsze jest to, żeby zmieniać świadomość wszystkich i młodych i dorosłych, a to można tylko przez edukację ekologiczną, która może pozwala na po pierwsze zrozumienie, czym jest ekologia, czym jest przyroda, dlaczego musimy o to dbać. Tu dzieci w tym krótkiej takim spektaklu powiedziały dlaczego, co nie trzeba niszczyć, że to są rzeczy, które nie są odnawialne, bo jeżeli coś zniszczymy, no to już nie odrodzi się, prawda? Co wy robicie? Przecież ogniska nie można go spalać w lesie. Nie można też tego robić w okresach suszy oraz w czasie silnego wiatru, ponieważ zabijasz pożyteczne owady i drobne ustroje potrzebne w glebie, niszczysz zioła i wartościowe trawy, zanieczyszczasz powietrze. Wraz z dymem przenosisz szkodliwe substancje pochodzące ze spalin samochodowych. Możesz stać się podpalaczem zabudowań i lasów.